Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich. W, chyba w waszej ulubionej serii z tego, co się orientuję, czyli e, gram na żywo i komentuję ruchy. Specjalnie dziś e, zagrałem ruch e4, żeby zobaczyć jaki będzie debiut. Mamy widzę już na szachownicy obronę Karokan. E, no i teraz e, przypomnę tylko, że gramy 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. No więc czasu jest dużo, na spokojnie. E, oczywiście po ruchu c6. E, Zagram D4. Ewentualnie mogę jeszcze spróbować zagrać inny wariant pod tytułem Skoczek na F3, Skoczek C6, C3, ale będę grał chyba D4. Mimo wszystko klasycznie. Teraz się zastanowię, co po d5, bo yy, no można wybić po d5, można zagrać na przykład atak panowa, potem C4. Ale wydaje mi się, że ja tego pionka tutaj e, przepcham, e, żeby może mm, pokazać trochę grę. W bardziej pozycji zamkniętej, oczywiście, goniec F5 wyruszy, jak inaczej, chociaż jest też ruch C5 bardzo możliwy. No, i teraz uwaga, w obronie karokan, można zastosować taką pewną pułapkę. To znaczy, można spróbować zastosować pułapkę, mianowicie ruch H4, potem grozi G4, i ten goniec będzie mógł, będzie mógł mieć problem z ucieczką. No, ale można też grać normalnie, czyli skoczek F3, goniec E2, jednakże ja spróbuję. No. Mój charakter szachowy jest taki, że próbuję grać ostro, dlatego zagrywam H4. Teraz grozi G4, i goniec, jak odejdzie tutaj, no to już go łapie. Bo czasem, ktoś z rozpędu, jak zagra E6, no to właśnie G4 już działa. Tutaj najlepszą odpowiedzią jest, jest ruch H5 ze strony przeciwnika. Tak też się dzieje, więc tutaj widzimy, że czarne grają w porządku. Teraz skoczek na F3 mi się bardzo przyda. Oczywiście trzeba tu wyprowadzić raczej, raczej skoczka, Tak robimy. Przede wszystkim tutaj pole G5 już będzie takim polem, gdzie będzie można się zahaczyć. Czy to gońcem, czy to skoczkiem, i pionek już. Na h nie pójdzie i nas tutaj nie skrzywdzi. No i teraz tak pytanie: czy zagrać goniec D3? To znaczy, tak, no raczej. Trzeba bo ten goniec tutaj jest dobrą figurą. Po takim ruchu on może zagrać też gońcem, tu no ale to się nie przejmujemy. Zobaczymy, co dalej. Goniec D3 wydaje mi się, że jest ruchem dobrym. On też może przeciwnik może zagrać i skoczkiem pewnie, i skoczkiem na E7. W każdym razie, ja tutaj będę chciał robić roszadę. Ewentualnie podeprzeć pionkiem pionkę H4, jak będzie mi jakoś tam mocno atakowany poprzez gońca E7, ale to chyba są takie plany czarnych. Nieskuteczne, więc nie ma co się przejmować, ale już wiem mniej więcej, jak się ustawić. No dobra, tutaj odbić Hetmanem muszę. Zawsze po ruchu C5 mam posunięcie C3, w razie czego, więc się wszystko trzyma. Tak, Hetman A5 jest to ruch normalny. I teraz pytanie, czy C3 od razu grać? No chyba C3. Nie ma co się zastanawiać. Hetman A6 jest dobrym ruchem. O właśnie. Hetman A6 jest dobrym ruchem. Zapomniałem o tym posunięciu. Idea jest taka, tutaj, że jak wymienię, to skoczek wymienia i czarne stoją dobrze, więc ja nie chcę wymieniać. Hetmanów. Absolutnie tego nie zrobię, tylko teraz dobre odejście Hetmanem. Myślę, że. Aha, słuchajcie, ja nie zrobię potem Roszady. No właśnie, a może zagrać Królem na r 2 i potem wstawić go w centrum. Tylko, że wtedy nie będę mógł za bardzo go atakować. Hmm, to jest ciekawe. No ale dobra, zagrajmy Hetmanem na D1. Ok, roszady na razie zrobić nie mogę, jakoś będę musiał z tym żyć. W następnym ruchu spróbuję na przykład goniec G5, ewentualnie goniec E3, żeby przypilnować troszeczkę zapędy pod tytułem C5. Chyba że C5 zostanie zagrane od razu, jest to możliwe i rozważę nawet wybicie. Bo jak rozważę wybicie, goniec wybije i zagram sobie B4. Goniec tam gdzieś sobie ucieknie, powiedzmy na E7. Ja sobie zagram A4 i będę próbował tego Hetmana odpędzić. Będzie to może wyglądało nieco dziwacznie, ale w ten sposób spróbuję tymi piosenkami tutaj ograniczyć skrzydło przeciwnika w zasadzie on też może zagrać B6 i C5. No to są też jego plany zapewne. Jakieś takie mogą istnieć, oczywiście. Mnie troszkę boli jednak, że nie mam tej roszady. Nie mogę się skupić za bardzo na ataku. Ale zawsze mogę spróbować grać wieża H3, wieża G3. Chociaż teraz to już nie działa. Zobaczcie, bo skoczek, skoczek na F5, i jak zagram gońcem, to będzie mi tego gońca tutaj męczył. No więc muszę jakąś koncepcję z gry zmienić. Teraz pytanie: jak. Z drugiej jednak strony, jak zagram tu, on zagra tu, ja sobie tam kulturalnie wyjdę skoczkiem, on mi zbije, ja zbiję, to król zawsze na F2 będzie miał szansę. Trochę to będzie wyglądało dziko, ale będzie to wyglądało. Wydaje mi się, że tak mogę to zastosować. Z drugiej jednak strony, może jednak goniec na G5. Skoczek wejdzie na dobrą placówkę, i ja sobie zagram. A zaraz, zaraz ja mogę teraz skoczek na A3 zagrać, bo tutaj goniec mi już go nie może zbić. Potem przerzucę skoczka i skoczek E3, i tego skoczka będę próbował zbijać. Trochę długi plan jednak trochę długi plan, nie bardzo mi się on podoba wiecie co, dobra jak ty idziesz skoczkiem tu, to ja wykorzystam okazję i zagram sobie pionkiem B4, dlatego żeby nie spuścić tutaj, nie wpuścić tutaj pionka na C5, zaplanuję sobie A4 i po każdym tutaj takim zagraniu na przykład B6, C5 będę miał możliwość zagrania B5 i odpędzenia tego hetmana czy to jest dobry plan? Nie wiem do końca szczerze mówiąc, ale staram się grać logicznie, no i mam nadzieję, że jakoś Tutaj to wszystko się utrzyma. Ok, skoczek wszedł tutaj. Dobra, konsekwentnie trzeba grać. Pionek idzie do przodu. Teraz tak widzimy, że nie mogę znowu zrobić roszady. Cały czas to wisi. Ta figura, mimo że nie jest rozwinięta, ona już gra. Tylko skoczek jeszcze. Skoczek jeszcze gdzieś tutaj musi się um, na betrzny lepiej ustawić. Zawsze biorę pod uwagę to, że Hetman na C4 może mieć wejście. Teraz to nie działa, na pewno, bo zawsze obronie, a skoczek może wejść. No widzicie, tego nie wziąłem pod uwagę, ale dobra, niech skoczek sobie wchodzi. Ja wtedy hetman e2 yy, i tak, tak zrobimy. Yy, teraz pytanie, czy ja mogę zagrać na przykład taki ruch jak skoczek, jak skoczek na d2, nie za bardzo chyba. Yy, trochę mi się to nie podoba. Yy, teraz pytanie, co zrobić? Teraz tak, uruchomiłbym gońca. Gońca uruchomić, bo teraz taki ruch nic nie działa, bo i tak skoczek wejdzie tu. Uruchomiłbym chyba gońca jednak. Chociaż zawsze jest fajny ruch wieżą H3 Ta wieża po trójce może też dobre rzeczy robić A może w ogóle skoczka tutaj wpakować Tylko skoczek F5 Tutaj zapędy moje ostudzi Bo tam na F7 Ale skoczek zawsze będzie pilnował pola F7 To jest ważny moment Wiecie co? Wygląda to dziwnie Ale zagram skoczkiem na G5 Tylko dlatego, że pozycja ma charakter nieco zamknięty Tutaj tego pionka będę atakował I nie pozwolę przeciwnikowi na długą roszadę Chociaż mogłem z drugiej strony poczekać i tego nie robić. Aha, bo on będzie mi planował tutaj grać. Ale dobra, jak on mi tam zagra, to ja zawsze wybiję i będę kontrolował diagonale. To jest na pewno jakiś, jakaś myśl. Z drugiej jednak strony ten skoczek będzie miał tutaj dobre, dobrą placówkę. Tak, bicie A5, skoczek na C4. Nie, to nic tutaj nie zmienia. Taki ruch i taki, przepędzić skoczka. Może go nie C4. Dobra, wyprowadźmy gońca. Na F4. Ten koniec nie komponuje się dobrze. Mi się to średnio podoba, dlatego że są pionki na czarnych polach. Ale on tutaj będzie pilnował skoczka, i to jest chyba najważniejszy element w tej całej układance. Tak mi się wydaje. Teraz za bardzo mi się ten ruch nie podoba, bo Hetman mi wjedzie na pole D3 i może być nieciekawie. Więc skoczek jest trochę uwięziony. Znaczy, ja zawsze mam opcję zagrania Hetmanem. I to też jest jakaś droga. Tym całym szaleństwie. Z drugiej jednak strony. A może zagrać Hetmanem na F3? Bronimy tu. Aha, on mi weźmie potem tu pionka. Aha, poczekajcie. Zagram tak, on tutaj. Ja zagram tu, a on mi na B2 i tu mi wleci. O no, strasznie upierdliwy skoczek. Nie mogę za bardzo. Może Hetman C2 w takim razie spróbujemy. Spróbujmy hetman C2. No niech ten hetman zagra. Chodzi o to, żeby wskoczyć tutaj skoczkiem na D2, cały czas pilnować pionka. No taka pozycja nie w moim stylu, ale, ale do gry. I teraz tak. On nie może zrobić długiej, no krótkiej raczej nie zrobi. Więc też czarne mają problem ze zrobieniem roszady. To jest na pewno ważne w tym całym szaleństwie. No tak się zastanawiam co dalej, zastanawiam się co dalej. Próbuję grać w taki sposób, aby też przeciwnik nie zrobił mi jakiegoś psikusa, aczkolwiek nie wziąłem teraz pod uwagę, że tutaj może zbić goniec. Czy to działa? No bo jak ja odbiję, on wybija tutaj, skoczki wchodzą, ale chyba gram tu wtedy i będę musiał się bronić, będę miał figurę. No właśnie, właśnie. Takiego ruchu nie wziąłem pod uwagę w tym momencie, ale mam nadzieję, że on nie działa. Jeszcze raz, jak on mi zbije, może to jest zbędne myślenie w tym, w tym momencie, ale jednak wydaje mi się, że warto liczyć warianty, nawet jeśli one nie wchodzą. No to teraz tak, po wybiciu na b4 ja odbijam, on zbija tutaj mi na hetmana. Grozi mat, mat nie grozi, ale mogę zagrać hetman d1 i będę się bronił. Atakował też skoczka, więc... Skoczek jak może uciec, potem hetman może zagrać na C4. Ja nie mogę zrobić roszady, tu będzie groziło wzięcie piona. Dobra, tak nie poszło w każdym razie. No i teraz tak, skoczek D2 prawdopodobnie muszę zagrać. Tak, skoczek D2, no tutaj nie ma chyba innej drogi. Ciekawy jestem, właśnie co by było po biciu na B4. No ale dobra, tak trzeba grać. Tu już figurowo zaczynam trochę oddychać. Chociaż teraz tak, on mi wybije, ja wybiję. On mi wybije tu, ja wybiję. I tak naprawdę jego skoczek teoretycznie może być lepszy, ale nie do końca też, bo tak mi się wydaje przynajmniej. Patrząc na tę pozycję, dlatego, że mogę zawsze grać F3 i G4 i tego skoczka spróbować przepędzić, bo jakbym nie miał opcji, żeby tego skoczka wypędzić, no to ten, ten skoczek był, był świetny, oczywiście. Myślę, że plusem może być w tej pozycji dla białych to, że nie ma ruchu C5 jeszcze. No trzeba to na pewno przygotować poprzez ruch B6, ale zawsze po ruchu C5 ja mam B5 i to będzie się dobrze trzymało. No tutaj przeciwnika na pewno zmuszam do tego, aby. Aby coś zrobić z hetmanem. Zobaczcie, no właśnie. Yy, mogę tutaj spróbować wybić. On wybije hetmanem. Tego nie chcemy. Mogę teraz zrobić swobodnie roszadę. Skorzystam z tej opcji i zrobię roszadę. Nareszcie. Czuję, że teraz żyję. Dlatego, że wieże są połączone. Już mogę coś tutaj z pymkami próbować szarżować. Tak intuicyjnie patrząc. Mogłem też... A nie, teraz w ogóle mogę zagrać tutaj hetman D3. Związać gościa. O, Zaraz, poczekajcie. Ja tu podstawiłem wcześniej piona, nie wziął. Ja podstawiłem pionka. Teraz on nie może wziąć pionka, bo no właśnie, właśnie szykują się ciekawe maty. Może tak zagrać, może tutaj zagrać. I pytanie teraz, jak wypędzić tego skoczka? Czy jest na to jakaś nadzieja? Znaczy, tak, ruch G3 mi chodzi po głowie w zasadzie. Drugie czy mi chodzi po głowie? No nie mogę dać pionka. Ja powiem, pionka chyba po w ogóle tak normalnie podstawiłem, pionka. I nie wziął. I taki i miał dużo czasu do pomyślenia. Dobra, zastanówmy się teraz, bo teraz, teraz tak. Hetman D3, no fajnie zwiąże gościa, ale dostanę B5? Nie, bo tutaj i on będzie musiał odbić, rozczepią mu się piony, tutaj zbije i pionki mu się rozczepią. Ja w ogóle może nie chcę grać teraz na tym skrzydle, tylko zająć się skrzydłem królewskim. On zrobił roszadę, no nie gdzieś tylko skoczek ruszy, to dostanie pięknego dzwona na H7. No, ale to nie takie łatwe. Myślę, że ruch G3. Najpierw sobie zagramy. Z drugiej jednak strony, czy ten skoczek mi tutaj bardzo przeszkadza. Trochę może przeszkadzać, no, bo teraz się zastanawiam, też nad skoczek F3, czy ten skoczek zostanie i będzie dobry. Nie, no, chyba G3. Dobra, gramy G3. No muszę bronić pionka. Zawsze mam opcję hetman D1, żeby atakować tego piona, wymusić ruch G6, osłabić pionki. O, sam się już osłabił. Nie pionki, tylko pola, czarne pola. No dobra, ale on już zagrał tak jak zagrał. I teraz tak mogę spróbować grać tak. F3 nie mogę, bo tu skoczek wlezie mi. Paskuda jedna. Ale teraz tak mogę zagrać. Na przykład gramy Hetman D3. Gramy hetman D3 i wiążemy gościa tutaj. Ten hetman jest niebroniony, no więc myślę, że to jest dobry układ. I teraz mogę się swobodnie zastanowić nad tym, żeby tutaj zbijać tego skoczka. Niekoniecznie teraz. Niekoniecznie to teraz działa w ogóle. Ale związanie zawsze jest takim problemem dla przeciwnika i będzie musiał się zastanowić grubo, co zrobić. No bo jak odejdzie hetman sobie, no to ja sobie tutaj skoszę skoczka i potem za darmo wezmę piona. A pion to jest dużo i trzeba się cieszyć też z tego. I teraz, teraz takim moim głównym planem prawdopodobnie będzie zagranie król g2, wieża h1, żeby bronić piona z planem f3 i g4. I jedziemy na gościa. To będzie długotrwała inwestycja, ale myślę, że może być, to opłacalne z tego, może być to opłacalne z tego względu, że przeciwnik za bardzo mi nie może chyba teraz zrobić jakiejś krzywdy, jeśli chodzi o zrobienie kontry. No, takie mam wrażenie. W ogóle jeszcze się zastanawiam nad ruchem B5, bo jeżeli będzie B5 i ja zagram A5, to w ogóle zablokuję go na skrzydle. Wieża D8. Ok, jakieś tu pewnie próby obrony. No, coś musi próbować robić. Dobra, tak jak powiedziałem. Aha, zaraz poczekajcie, ja nie mogę król G2, bo skoczek na E3 i tracę Hetmana. Ale by były tutaj e, niespodzianki. Oj, to bo szkoda, by było tej partii. No, tak zagrać nie mogę. E, mogę zagrać tutaj w zasadzie. On się szykuje na to, że jak tutaj zbije, to wieża będzie działała na linii D. To jest pewne. No ja mogę teraz na przykład. No właśnie, jak mogę grać? A może zagrać? Wieżą na E1 najpierw na spokojnie. Wieża E1. Przydałaby się figura, żeby tutaj zbić na H2 na H2, na H5. Tylko teraz żadna z tych figur nie stanie na G3, na F4. Dobra, to już moja fantazja tutaj mnie ponosi. Zastanówmy się. On tak szybko nie zbije skoczka, bo czarne pola będzie miał słaby. To są bardzo ciekawe takie, myślę, że idee. A w ogóle może zagrać wieżą tu z, z takim planem, że niby będę go atakował na skrzydle hetmańskim. A potem zmyłkowo tutaj spróbuję na królewskim. Ale zaraz, chwila, moment. A dlaczego ja nie mogę tak zagrać od razu? Bo on mi zbije tutaj i tu poleci. A może w ogóle król H2 aby zagrać tak i tak, tylko muszę wziąć pod uwagę bicie tu, a potem bicie tu. Król pójdzie. No tutaj król może mieć problemy po linii H. No nie, to może jednak nie. Chociaż to zawsze trzeba przemyśleć na spokojnie. Dobra, najważniejsze to, że jest tutaj związanie, on za bardzo nie ma kontry. Tak mi się wydaje. A może zagrać taki plan: Król H2, wieża H1 i Król G1. W ogóle bardzo długa sprawa. A może taki ruch wziąć pod uwagę? Za moment. Eee, właśnie. Jakby tu grać. A może tak i przerzucić skoczka na F1. Tylko co mi to da? Teraz zastanawiam. A może inaczej skoczek F3, chociaż nie mi tego skoczka przerzucać. Może wieżą tutaj z planem takim, jak pójdzie wybicie, to wezmę pionka. Ale otworzę mu linię. Ale wezmę pionka. Tak zróbmy. Tak zróbmy. Niech sobie wieża za zagra. Niech sobie wieża zagra tutaj na B1, żeby widział, że mam tutaj niecne plany na skrzydle hetmańskim. Zawsze taki ruch mogę spróbować zagrać. Czyli zmieniam koncepcję gry i nie atakuję go za bardzo na skrzydle. Niech straci czujność. Dobra, ładnie zagrał, bo jak zagram tutaj, 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 to wieża będzie broniła punktu. Więc to na razie niech poczeka. I teraz tak, może w ogóle teraz Hetman F1. Dobra, gramy Król H2. Wyczekująco. To jest taki ruch wyczekujący. Niech będzie. A zaraz przecież on może tutaj zagrać. Tylko chwila. Jak on zagra C5, ja zbiję tym, on tu, ja tak. I biorę tutaj pionka. No i niech się męczy. Zagrał C5. Wow. Może w zasadzie nie miał za, 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 za dużego wyboru. Teraz tak, tutaj, tutaj idę pionkiem. W ogóle wierzę, że mi się tutaj bardzo przydają. Nie, tylko, żeby tutaj się za bardzo też to nie otworzyło, a jak zagram tak, on zbije, czy ta wieża mi coś da, no nie widzę tej opcji, więc yy, zaraz, bo ja też nie muszę reagować, ale nie, muszę, bo tutaj się otworzy, wieża będzie jeszcze gorzej. Bijemy pionkiem, chwila, jak zbiję tym, on mi zbije tu i tu będzie wisiało będę musiał odbić pionkiem, no dobra, ale tutaj będę yy, to, yy, nie, no nie może mi zbić przecież tutaj, bo hetman wisi na A6, co ja wygaduję, więc jest dobrze. Więc jest dobrze w tej sytuacji. Teraz B5. Zdobywam pionka. Eee, tak, zdobywam pionka i to się może wszystko trzymać. Dobrze, że nie ma króla na G2. Nie będzie żadnych szachów tutaj. Więc Hetman odejdzie na B7, bo za dużego wyboru nie ma. Ja wezmę pionka i potem odbiję pion więcej. Eee, czy on mi wtargnie gdzieś tutaj? Eee, może mi wtargnąć. Eee, słuchajcie, może mi wtargnąć. Chwila, niech ja się jeszcze zastanowię, bo może ten, ten skoczek nie jest tego warty, żeby go wymieniać. Z drugiej jednak strony, no bardzo mi się chce tutaj to zrobić. Zbije, zbiję, a może hetman e4, żeby wymienić. Tutaj wie, że się trochę rozszalają. ale z drugiej strony ja będę tutaj miał niezły masz pionków. Dobra, koncepcja ataku na króla tutaj już nie jest koncepcją. Teraz tak, skoczek bije na c4, bicie, hetman bije na c4. I taki ruch trzeba zobaczyć, jak bicie, bicie i hetman na F3. No dobra, tutaj coś będzie wisiało, nie, tutaj wszystko się trzyma, nie, tam wieża będzie atakowana, ok. Hetman F1, Hetman G2, zawsze też jest wieża B2, wieża A2, ewentualnie, a te piony będą szły. No dobra, lecimy z tym tematem. Do odważnych tutaj partia należy, powiedzmy. No tak muszę zrobić. pionek pion to pion, nie ma co tutaj się szczypać za bardzo. Piąto to pion, a ja tutaj zajmę teraz opcję, będę grał A5, B6 i będę próbował tam jakieś robić przełomy. Wieże chyba stają dobrze. Trochę muszę uważać na króla, żeby nie było żadnych pułapek, ale chyba nie ma. Tu jest kontrola D2, to jest bardzo ważny punkt. Ta wieża nie wchodzi. No dobra, tu muszę wybić, muszę wybić gońcem, to nie mam wyboru. No on może wtrącić taki ruch oczywiście. Nie, nie ulega to wątpliwościom, ale mam pionka więcej. E, po tym ruchu również jakiś Hetman F4 mi tutaj świta. Hetman F4 jak wybicie, to po prostu wybicie gońcem. I po prostu będę próbował grać tutaj pionkami. To jest jedna z opcji. Hetman może zagrać na E2 oczywiście. Za bardzo nie chcę go tam wpuścić. No teraz mogę tak, jak mówiłem wcześniej, spróbować grać. E, chociaż ten pionek mi poleci. Może wieża A2. Może wieża A2, wieża D5, muszę być szybki tymi pionami. No tu mi wisi. Jak zagram tak, to on mi rąbnie tutaj. Jak zagram tu, to wymuszę mu y, wymianę hetmanów. Tak, wymienimy te hetmany. Zawsze hetmany tutaj mogą, hetman zawsze może mi zrobić pewną krzywdę. A wymiana hetmanów będzie chyba dobra. Nawet mogę się zastanowić nad biciem pionkiem, żeby było ciekawie. Bo będę atakował od razu wieżę, ale to może nie mieć sensu. Nie, nie psujmy pionków, bo nie puszczam na D2 żadnej figury. Ojejku, stop. Odeklarowany ruch, ale by było, jakby w sekundę zrobił posunięcie, bym tutaj przegrał szybko. No dobra, on mi atakuje pionka. To nie jest jakaś krzywda. I teraz tak. Myślę, że mogę obronić pionka w, ten, w tak prosty sposób, jak wieża A3. Tylko pytanie, czy nie iść szybciej? Tutaj, tutaj, tutaj. Zakładam, że on przepcha. Tutaj, tutaj. Mm, I mogę też tutaj, tutaj yy, zaraz, jeszcze raz idę na A5, on mi bije na C3. Idę na A6, on gdzieś tam wraca. Nie wiem, gra tutaj, to olewam na F2. Robię przełom. On zbija, zawsze mam g 1. Jak on zbija, idę A7, tutaj, i tutaj, i wygrywam. Dobra, to powinno działać. Więc tego pionka olewam, chyba nie ma sensu, yy, bo on jeszcze ma przełomy, znaczy on ma jeszcze powroty z koczkiem. Mogę też tak zagrać w sumie, ale nie. Dobra, chyba to działa, yy, więc sobie tak będziemy grali, yy, bo jak zawsze zagra z koczkiem, ja mogę zagrać C4 i on tutaj nie ma wejścia. Yy, gramy A5. Dobra, gramy A5, niech się boi. To on się musi martwić. Ja mam pięka więcej, jednego mogę oddać. goniec zawsze mnie pilnuje na C1. Ten nie ucieknie nigdy to znaczy, no nigdy, nigdy w sensie takim, że jest tutaj yy, święty spokój. No i teraz pytanie: Czy B6 czy A6? Żeby A6 zagrać, potem chcę mieć przełom. To jest trochę wolniejsze, ale może skuteczniejsze. B6, jak bicie i bicie, to jest bardzo łatwa sprawa. To idę tutaj i idę tam. Dobrze mówię? Tutaj, tutaj, tutaj. On wraca tu. Ja tu, ha on tu, ja tam na A8. On wraca wieżą, yy, ale zaraz. Tutaj, 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 tak. Wieża B8, i goniec na G5. Nie puszczam, ale wieża idzie na B7, ale ja wieża A8 i wygrywam. No dobra, więc to i bicie wygrywa. Yy, jak zagram A6, on załóżmy wróci. Robię przełom, on bije, idę tu. Wieża musi zbić. Ja zbijam, on wraca wieżą na d8. Jeszcze po drodze mam ruch goniec g5, ale zagram sobie tutaj wezmę pionka, będę miał trwałą przewagę. Chociaż nie, bardziej b6 mi się podoba. Aha, b6 i przepchanie. To muszę wziąć pod uwagę, jak przepcham będę miał trwałego pionka. No dobra, b6 musi iść, to nie ma opcji. B6. Niekoniecznie muszę od razu się pchać tam pionkiem na b7. Zbił. No to wygrywam bardzo łatwo. No chyba, dobrze policzone jest. Czy skoczek jeszcze może wrócić? No, a, skoczek jeszcze może wrócić i zagrać na C6. Dobra, ale ten układ i tak był obowiązkowy, tak uważam. No dobra, no to co? Teraz pozostaje tylko zagrać B7. I tu się wszystko chyba zgadza. Skoczek E7, tutaj wieża B8, wieża A8, skoczek C6. No dobra, yy, to ja zbijam wieżę. On zbija na B8 i gram wieża D1 z wygraną. Ok, wieża B8. No to co, B7? B7. B7 wygrywam. Grozi wieża A8. Yy, jeżeli on zagra tutaj, to ja, go zagram, to ja zagram gońcem na G5 i on nie wejdzie na D8. A jak wejdzie na D7, to gram wieża A8. I go związuje, wygrywam. Więc G5 można się poddać. Mamy go! Znaczy, jeszcze nie wygrałem, ale mamy go! Mamy go! Tutaj jeszcze jakiś yy, strzał. No dobra, no to co? Pyk bieża A8. Jeżeli wieża bije na B7, oczywiście, to ja zbijam tutaj. Jest wieża więcej. I po tokach. Mamy gościa, słuchajcie, mamy gościa. Goniec okazał się silniejszą figurą w tym momencie. No, i tak można grać. Dajcie jeszcze raz znać w komentarzu, bo polubiliście tą serię. Ja mogę oczywiście grać codziennie takie partie, ale to może być dosyć nudne. Wygraliśmy bardzo fajnie, cieszę się niezmiernie, także dzięki serdeczne za uwagę. I piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej partii. Dzisiaj była obrona Karokan kolorem białym. No, i zapraszam do kolejnej serii. Jeżeli ta seria Wam się bardzo podoba, ja myślę, że raz w tygodniu, może częściej, chociaż nie chciałbym Was tym zanudzić. Myślę, że będę coś takiego uskuteczniał. 15 plus 10 to jest dużo czasu. Dzięki za dobry feedback z poprzedniego filmu i do zobaczenia. Cześć.